Cześć Laura, niezwykle miło widzieć Cię na warszawskich salonach. Dawno Cię nie widziałem, jak się czujesz, jak Twoje samopoczucie? Thank you, I'm feeling great, thank you. And you? A to rozmawiamy po angielsku, czy po... Czy we can switch the language, it's not a problem. Przecież mówiłaś przed chwilą po polsku. What's the difference? Ale co się stało teraz, bo nie... What do you mean? A możemy po polsku porozmawiać? Yeah, sure. A, okej, okay, super. Jak się czujesz? Dobrze. O, wróciliśmy do tego języka. Dlaczego tak rzadko bywasz na salonach? Czym to jest spowodowane? Bo my chcielibyśmy ciebie więcej, więcej, więcej. Ojej. Ojej, to bardzo miłe. Chciałam to usłyszeć. Dziękuję ci bardzo. Nie, naprawdę, wiesz, mi ciebie brakuje na salonach. Thank you very much. Jesteś... Thank you. Super. Dlaczego Thank tak rzadko you. Się na nich pojawiasz? Odpowiedz ciszą, odpowiedz ciszą. To chodźmy do kolejnego tematu. Jakie kolejne plany zawodowe? Bo kochasz to, co robisz. Gdzie będziemy mogli cię zobaczyć? Tajemnica. Okej, dobra, to chodźmy do ostatniego tematu. To krótki, szybki wywiad, no. Nie, no to jest jakaś rola. Ostatnio na Instagramie powiedziałeś, że chciałabyś, żeby zięciem twoim był Antek Królikowski. Dlaczego tak napisałaś? Bo to dość wzburzyło ludzi. Zaskoczyłaś po raz kolejny. A możesz nam powiedzieć, o co chodzi? O co pytasz? O to, że chciałabyś, żeby twoim zdjęciem był Antek Królikowski. Na Instagramie napisałaś u niego pod zdjęciem. Nie pamiętam. A, okej, okay, szybko. Dobrze, dziękujemy bardzo. To będzie ikoniczny wywiad. Jestem tego pewien. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Trzymaj się. Dziękuję.